Panie Marku, pierwsze pieniądze, 2500, za chwilę może być 5. O, już pierwszy widzę, że wybiera zestaw. Pan pierwszy, tak? Tak. Czy coś przypominać, czy wszystko pan pamięta? Mam nadzieję, że pamiętam to, co za chwilę jaka usłyszę i przeczytam. Pan wie. Czytam panu pierwsze pytanie. Beethoven raz słyszał lepiej, raz gorzej. Zdecydowane pogorszenie nastąpiło w wieku 48 lat. Ale jeszcze w roku 1822 52-letni kompozytor uparł się, że będzie dyrygował na próbie swojego dawno napisanego utworu. Próbę musiano kilkakrotnie przerywać, bo Beethoven niewiele słyszał i nie wiedział, o co chodzi. Nikt nie śmiał mu tego powiedzieć, aż wreszcie jego sekretarz napisał mu na kartce: błagam cię, przerwij próbę, wytłumaczę ci wszystko w domu. Beethoven zeskoczył na parkiet i powiedział tylko: wychodzimy stąd prędko. W mieszkaniu rzucił się na kanapę i ukrył twarz w dłoniach. Który ze swoich utworów przygotowywał Beethoven na tej właśnie próbie? A drugiemu pytaniu towarzyszy i muzyka, i film. A pytanie brzmi: po wysłuchaniu proszę dokładnie rozpoznać ten utwór. Proszę o film. Mierzymy czas, 2 minuty. No więc jeśli chodzi o pytanie drugie, była to 8. symfonia F-dur. Tak. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to jakoś wyleciało mi to z pamięci i będę musiał... Panie Marku, ma pan dużo czasu, może no nie, nie przypomnę sobie, więc tylko został mi strzał. Fidelio. Tak! Był to cudowny strzał, panie Marku. Naprawdę? Pan nie pamiętał, czy to jest kokieteria? To było pierwsze, co mi przyszło do głowy, ale to nie jest wystarczający argument w takiej sytuacji. Ale nie była to kokieteria. Że to, co oczywiste i co przyszło w pierwszej chwili do głowy, okazywało się niewłaściwą odpowiedzią, więc jak nie jestem pewien, to się boję. Każdy, nie tylko pan. Pytania za 10 tysięcy. W roku 1802 Beethoven sprzedał swój nowy utwór zaprzyjaźnionym wydawcom w Lipsku, firmie Breitkopf i Hertel. Ten sam utwór otrzymał z dedykacją hrabia Fries, który zapłacił Beethovenowi za rękopis. Równocześnie, bez porozumienia z Beethovenem, wydała ten utwór wiedeńska firma Artaria. Firma podstępem wypożyczyła kopię rękopisu hrabiego von Friesa. Rozzłoszczony kompozytor dał ogłoszenie do Gazety Wiedeńskiej, zawiadamiając, że wiedeński druk Artarii nie nadaje się do sprzedaży, bo roi się od błędów, i nazwał aferę największym szwindlem na świecie. Sprawa trafiła do sądu i Beethoven przegrał proces. Sąd orzekł, że za utwór wydany przez Artarię Beethoven otrzymał honorarium od hrabiego Friesa, a ekspert nie dopatrzył się rażących błędów w druku. Proszę dokładnie określić, którego utworu Beethovena dotyczył ten właśnie incydent. A drugie pytanie jest związane z muzyką i fragmentem filmowym. Proszę popatrzeć, posłuchać, a następnie dokładnie rozpoznać ten utwór. Ja proszę o film. Mierzymy czas, 2,5 minuty. No, zacznę od pytania pierwszego. To chodzi oczywiście o kwintet smyczkowy C-dur op. 29. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Natomiast fragment jakiś taki muzyczny, by to powiedzieć, nie do końca mi znajomy. Może to jest jakiś fragment z koncertu potrójnego. Tak! To jest
szkoda z finału, tak? Jest. No. Panie Marku, aż mi trudno uwierzyć, że mi za też. Każdym razie. Mi też. Że za każdym Znam razem niby ten pan koncert, nie wie, próbuje. Znam niby ten koncert, a okazuje się nagle, jak słychać tutaj, że to zupełnie inaczej brzmi niż w domu. No ale trafia pan wyśmienicie, panie Marku. Pierwsze oczywiście wybrałem pytanie. A już pan wziął? Tak. Czyli ja nawet nie zdążyłam zgodnie z regulaminem zadać panu pytania, czy ma pan ochotę grać dalej, bo taki jest mój obowiązek, panie Marku. A więc wziął pan pierwsze pytanie, tak? Pytanie. Dyrektor Teatr an der Wien. Emanuel Schikaneder zaoferował Beethovenowi bezpłatne mieszkanie w gmachu teatru. W zamian kompozytor miał skomponować dla niego operę. Powstał tylko szkic pierwszej sceny. Później Beethoven zrezygnował z tego projektu. Jaki tytuł miała rozpoczęta przez niego opera? Mierzymy czas, 2 minuty. Tym razem nie mam żadnych wątpliwości, bo był to jeden z ostatnich utworów, które słyszałem przed wyjściem z domu. Vestas Feuer. Tak, wyśmienicie. Jeszcze się tak nie bałem. Proszę państwa, jak brzmiały fanfary, pan Marek tłustym szeptem powiedział do mnie, jeszcze nigdy się tak nie bałem. Panie Marku, o ile ja dobrze liczę, to jest to dzisiaj 14 pana zwycięstwo. Jest to niesamowity sukces. Ja chciałam państwu uświadomić, że tematy muzyczne, z muzyki zwłaszcza poważnej, są najtrudniejszymi tematami w wielkiej grze. Bo poza ogromną wiedzą, no tak zwaną werbalną, trzeba mieć wspaniałą pamięć muzyczną. My przecież puszczamy zawodnikom 30, najwyżej 40-sekundowe fragmenty muzyczne. A jeszcze jak twórczość danego kompozytora jest ogromna, to naprawdę trzeba mieć wspaniałą pamięć muzyczną i ogromne osłuchanie z muzyką, a jedno i drugie to właśnie posiada pan Marek. Rozmawiamy tu już po raz 14, ale nie wszystkie te tematy były muzyczne. Dwa były plastyczne. I proszę to przypomnieć wszystkim. Wszystkie, czy tylko te plastyczne? Nie, te plastyczne, że wszystkie to za dużo. Nie mam aż tak dobrej pamięci. Że... To był Leonardo da Vinci i impresjonizm w malarstwie francuskim. Poza muzyką, filozofią, wiem, że pan również tłumaczył z włoskiego literaturę piękną. Kiedyś pan pisał w swojej ankiecie, że jest pan lektorem języka angielskiego. Co pan jeszcze lubi? Czy na przykład lubi pan hazard, szybką jazdę samochodem? Hazard to jest rzecz najmniej pociągająca mnie z wszystkiego chyba. W ogóle. A szybka jazda samochodem? Nie, wolna jazda samochodem, bardzo proszę. Natomiast szybko. No ale to dopiero wolna jazda, jak będzie pan miał 60 lat. Nie, bo jeśli jadę samochodem, to chcę widzieć jak najwięcej, a nie upajać się tylko... Czyli prędkość pana nie fascynuje? Nie, raczej nie. A gdyby jeszcze raz miał pan 18-19 lat, byłyby to znowu studia filozoficzne? No jak miałem 18 lat, to nie były studia filozoficzne, tylko polonistyczne. Filozofia była punktem dojścia, bo... Takich niezbyt... Bo pan był rok jeszcze na wydziale? Nie, byłem 6 lat na polonistyce, ale tylko rok zaliczyłem przez ten czas. Ale... Prawdę mówiąc, nie służyło mi wyraźnie życie w akademiku. I dopiero po tych 6 latach rozpoczął pan studia filozoficzne? Filozoficzne, tak. Serdecznie panu gratuluję. Myślę, że panu Markowi, który zwyciężył dzisiaj po raz 14 w Wielkiej Grze, należą się jeszcze raz fanfary, duże brawa od publiczności. I braw taki drobny załącznik, czyli nasza główna nagroda. Dziękuję bardzo.